dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. My jesteśmy tutaj z Augustinką we dwie. Sebastian już jest w szkole, jest dopiero po godzinie 9, a my z Augustinką idziemy sobie poszaleć. Śmieję się, idziemy po prostu do playgroup, czyli grupy dla dzieci. Dawno nie byłyśmy tam, więc idziemy poszaleć, potańczyć, pośpiewać i zaraz widzimy się z powrotem, tak? Augustinka tutaj siedzi w rękawiczkach, w szaliku, w czapce. Wynalazła rękawiczki ostatnio i się z nimi nie rozstaje, nie ma wyjścia bez rękawiczek. Tak? Dobra, my lecimy i zaraz widzimy się z powrotem. Jesteśmy z powrotem i wiecie co, pogoda kompletnie się zepsuła, nie było ładniej tak z rana, a teraz to już w ogóle pada, więc biegłyśmy szybko do samochodu, ale wiecie co, odebrałam przy okazji paczuszkę z Vinted, tutaj mam kilka rzeczy znowu dla Sebastianka, bo on chyba z nas najbardziej potrzebuje wszystkiego. Ale pokażę to Wam dopiero w domu, a ja wiecie co, ja tak planuję robienie pierniczków w ten weekend, a kompletnie zapomniałam, że nie mam w ogóle pisaków do ozdabiania. Oczywiście Sebastian będzie ozdabiał, nie wiem jak Augustinka, pewnie też dołączy, więc taki plan na ten weekend. Więc jedziemy najpierw chyba do Home Bargains, zobaczymy czy tam mają jakieś pisaki do przyozdabiania, jakieś może posypki i wracamy dopiero do domu. Już jesteśmy w domu, pokażę Wam przy okazji jak ozdobiłam drzwi, powiesiłam już wieniec, powiesiłam tutaj znak Merry Christmas, a tu Greg. Oh, you brought me a gift. Well done. Tutaj powiesiłam jeszcze takie bombki duże z jednej i z drugiej strony. Okna też mam już wszystkie umyte. Tak, w tym roku poświęciłam cały poranek sobotni na umycie wszystkich okien, się nie rozdrabniałam, po prostu postanowiłam poświęcić cały jeden pełny poranek na umycie i tak też zrobiłam i cieszę się bardzo, bo mam już to z głowy. I wiecie co, nie kupiłam tych pisaków do ozdabiania babeczek, ciasteczek, pierników, o. Nigdzie nie było, ani w Home Bargains, ani w Aldi, się pytałam i w jednym i w drugim sklepie nie mieli, więc będę musiała zobaczyć w weekend, bo już nie było czasu, żeby pojechać do Asdy i Augustinka już była w nie najlepszym humorze, dlatego wróciłyśmy do domu, ona teraz zje i pójdzie od razu spać, a ja zaraz wracam do Was z tym, co w ogóle kupiłam i zakupami Vinted. Stina, idziemy, Lulu? Co tam widzisz? Pan, mama. Co tam masz? Pan i pani? Nie, to chyba dwóch panów. Idziemy, Lulu? Lulu, tak? Chodźmy, Lulu. Szybko, szybko, Lulu. Szybciutko. Mama zostawia szalik, tak? Chodźmy. Szybciutko. Dobra,
Agusinka poszła spać bardzo zmęczona po tych dzisiejszych tańcach i śpiewach, dlatego wiedziałam, że w Aździe by na pewno nie wytrzymała. I kolejki wszędzie są już świąteczne, bardzo długie, mnóstwo ludzi. Nawet ciężko jest bardzo przechodzić między półkami, mnóstwo, naprawdę mnóstwo ludzi. Ale kupiłam kilka rzeczy w Home Bargains i w Aldi, które przydadzą mi się do pierniczków. Tutaj wszystko już mam na stole wyjęte, zaraz Wam pokażę, ale pogoda się poprawiła, wyszło troszkę słoneczko, jest mnóstwo jeszcze chmur, zaraz Wam pokażę. A i poza tym ozdobiłam również tutaj okna. Mam takie same tutaj gwiazdki, co w pokoju dziennym. Tutaj ta świecąca gwiazdka, zapalamy ją dopiero wieczorem. I tu jeszcze jedna gwiazdka, ale spójrzcie, jaka pogoda fajna. Słoneczko wychodzi powolutku, powolutku. I tutaj również ozdobiłam troszkę, tutaj mam ten sznureczek na kartki, na razie jedną powiesiłam. Położyłam również bieżnik tutaj na stół i tutaj też kilka małych ozdób, tylko muszę taką długą świeczkę kupić na ten świecznik. Tutaj mam małą świeczkę z Home Bargains i konik na biegunach, on jest z Bramy Mazur, z centrum handlowego w Ełku. Takie malutkie ozdoby tutaj. A to są moje zakupy, już Wam pokazuję. I wiecie co, musiałam dokupić 4 rzeczy do kalendarza adwentowego. 2 rzeczy dla Sebastianka i 2 dla Agustynki, bo jakimś cudem miałam za mało, więc dokupiłam 2 nakrycia głowy, ponieważ jedno z zadań z kalendarza adwentowego jest nałożyć coś świątecznego na głowę i nosić przez cały dzień coś takiego, więc wzięłam taką opaskę z czapeczką świętego Mikołaja i czapeczkę elfa. Więc to dorzucę do kalendarza. A i jeszcze tutaj mam naklejki dla Augustynki, świąteczne. A dla Sebastianka wzięłam popera, takiego okrągłego, małego, więc będę musiała to dopakować i włożyć właśnie do tych toreb, bo nie mam nic na 7 i 8. Nie wiem jakim cudem, ale stało się. I tutaj mam jeszcze kilka rzeczy z Home Bargains i Aldi, które przydadzą mi się do robienia ciasteczek, pierniczków. Takie wzorki do wycinania albo odciskania. W opakowaniu są 3, one są o różnej wielkości. Kosztowały 1,50 funta. Wzięłam również puszkę do pierniczków nareszcie, bo nie mam nic, w czym mogę trzymać pierniczki. Bardzo fajna, od razu wpadła mi w oko. Tutaj są dziadki do orzechów, na bokach też choinki, prezenty. Napisane tutaj jest Have a cracking Christmas. Bardzo mi się podoba. Tutaj z Aldi mam z białej czekolady płatki śniegu. Przydadzą mi się właśnie do ozdabiania babeczek. I tutaj mam gwiazdki czekoladowe. I one też kosztowały 1,50 funta za jedno opakowanie. A ze słodkości wzięłam 2 opakowania takich cukierków. One są z orzechami laskowymi. Jedne są w czekoladzie mlecznej, a drugie w białej. I ostatnia rzecz, z której bardzo się cieszę, to jest ten zestaw do podgrzewania wosku. To już był przedostatni na półce, dlatego od razu wzięłam, bo widziałam go ostatnio i nie byłam pewna, czy wziąć. Ale dzisiaj postanowiłam, że wezmę. Ostatnia szansa, bo pewnie bym żałowała, że nie wzięłam. I w środku są 4 woski o różnych zapachach. Już Wam mówię, jakie. Piernikowy, francuska, wanilia, tutaj ciepłe jabłko z cynamonem oraz grzaniec. Nie mogę się doczekać, wypróbować. I to już były wszystkie zakupy. I ja zanim Wam pokażę te rzeczy z Vinted, zrobię jeszcze szybciutko pyszną kawę o smaku peppermint. Będzie to moka, peppermint moka. Bardzo podobna do kawy ze Starbucksu, której bardzo dawno nie piłam. Nie wiem nawet, czy oni jeszcze ją sprzedają, czy nie. Ale będzie coś na ten typ. Do tego wezmę jeszcze bułeczkę, bo robię się głodna. Mam jeszcze jedną, więc coś słodkiego dzisiaj na lunch wyjątkowo. I jeżeli będziecie mieli ją ochotę zrobić, na pewno składniki wszystkie będą pod filmikiem. Jest pyszna i bardzo prosto ją przygotować i można zrobić ją na 2 sposoby. Pierwszy, zaparzając szklankę kawy rozpuszczalnej, a drugi używając ekspresu do kawy. I ja tutaj przygotowuję już 2 szoty espresso na 1 kubek. Teraz do każdej ze szklanek wrzucę po 1 łyżce gorzkiej czekolady. Możecie dodać więcej tej czekolady i możecie również ją wrzucić, zanim jeszcze wlejecie kawę do szklanek. I mieszam, i czekolada teraz fajnie się rozpuści.
teraz przygotuję mleko i ja dzisiaj użyję spieniacza do mleka, bo mój od razu podgrzewa i spienia mleko, ale można równie dobrze użyć słoiczka z przykrywką, wlać wystarczającą ilość mleka, potrząsnąć przez jakąś minutkę dobrze i potem włożyć do mikrofalówki, żeby podgrzać. I żeby kawa miała miętowy smak, dodam po pół łyżeczki na szklankę ekstraktu miętowego. Teraz dodam jeszcze po szczypcie soli na szklankę i wleję przygotowane mleko. Tutaj mleka dodaję około pół szklanki na jedną szklankę kawy. Teraz by można było kawę już wymieszać i by była gotowa, ale ja jednak jeszcze dodam odrobinę bitej śmietany, bo zostało nam jeszcze z weekendu. I na wierzchu posypię jeszcze pokruszonym lizakiem świątecznym o smaku miętowym. I włożę jeszcze po jednym całym lizaku świątecznym do ozdoby. Kawa jest pyszna, do połowy już jak widać wypiłam. Podgrzałam teraz bułeczkę w tosterze, zjadam i pokazuję Wam rzeczy z Vinted. Spójrzcie, jak leje. Przed chwileczką świeciło słońce. Pewnie nie będziecie tego tak widzieć, ale jest to okropna ulewa. Dobra, idziemy. Pokazuję Wam rzeczy z Vinted. Tutaj mam stos ubrań, ale tak naprawdę to są piżamki, bo u nas piżamek nigdy za wiele. I pierwsza piżamka to jest piżamka z Mario Bros. Super Mario. I do tego są spodenki, tutaj, już nie będę rozkładać, bo to wszystko zaraz od razu pójdzie do prania. Kolejna piżamka to jest piżamka z Avengers, też dwuczęściowa, do tego spodenki. I ostatnia piżamka to jest onesie, czyli taka jednoczęściowa piżamka, już Wam pokazuję, tutaj ona ma kaptur. I ona ma wzory z Harry'ego Pottera. Ona też jest większa. One wszystkie są już większe. 9-10 lat. I ostatnie dwie rzeczy to są koszule flanelowe. Ja uwielbiam Sebastianka w koszulach flanelowych. On też w sumie lubi nosić. Pierwsze to jest w krateczkę czerwono-granatowa. Ona jest z Nexta. 10 lat, ale one wcale nie wyglądają duże. I tu jeszcze jedna czarno-szaro-biała, też w krateczkę. I to już było wszystko. Ja to teraz wstawię do prania, wypiję kawę i zaraz do Was wracam. Wiecie co, Augustynka dalej śpi, a ja postanowiłam, wpadłam na pomysł właściwie, że zrobię grzany cydr. Będzie on bezalkoholowy. Można oczywiście zrobić alkoholowy. Ja do bezalkoholowego użyję sok jabłkowy, ale można użyć normalny cydr alkoholowy. Tutaj przygotowuję już przyprawy. Mam też pomarańczę jedną i będę go robiła w wolnowarze. Będzie on się gotować około 4 godzin, więc mogę śmiało zostawić go. Pytałyście mnie w ogóle o wolnowar, jak mi się sprawuje. Ja uwielbiam wolnowar. Mój jest bardzo podstawowy, on nie ma funkcji wielu, ma po prostu wolno gotującą się funkcję i trzy różne poziomy, więc bardzo, bardzo podstawowy, ale wiem, że jest dużo właśnie tych crockpot wolnowarów, które mają mnóstwo funkcji i mam nadzieję, że jak będzie czas wymienić właśnie ten, na pewno wybiorę taki, który ma więcej funkcji, ale ja uwielbiam wolnowar, szczególnie jak robię właśnie batch cooking, czyli jak gotuję jedną potrawę na kilka dni, on naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, nic w nim się nie przypala, można zostawić na 8 godzin i nic naprawdę się nie stanie. Poza tym ja go często używam, to nie jest jeden z tych sprzętów, który się kupuje i siedzi w szufladzie, nie. Szczerze mogę powiedzieć, że go uwielbiam. Dobra, to tyle na temat wolnowaru, ja teraz zabieram się za składanie wszystkich tutaj produktów, które są nam potrzebne i pokazuję Wam, jak go się robi. Wolnowar mój już się grzeje. Tutaj mam również soki jabłkowe, do tego używamy soki jabłkowe mętne, nie mogą być klarowne, te czyste, przezroczyste. I te wlewam do wolnowaru.
teraz imbir i pomarańczę pokroję na grubsze plasterki. I dodaję je do wolnowaru. Pora na przyprawy. Tutaj mam laski cynamonu. Oraz goździki. I ostatnie dwie przyprawy to pieprz czarny ziarnisty oraz gwiazdki anyżu. Teraz wolnowar przykrywam i będę gotowała to na opcji low przez 4 godzinki. A ja od razu wrzucę cukierki do naszej świątecznej miseczki w kształcie gwiazdki, którą kupiłam w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, w Nexcie. I za chwilę idziemy wybierać film na dzisiejszy wieczór, bo mamy piątek i w międzyczasie będziemy jeść obiad. Cydr już jest gotowy, Greg przyszedł go dokończyć, za chwilkę go jeszcze przecedzi i wleje część do dzbanuszka. Pachnie przepysznie i czuć go w całym domu. I tutaj wolnowar spełnia właśnie podwójną rolę, zarówno podczas grzania cydru, jak i utrzymania go w cieple przez wiele godzin, co czyni go idealnym urządzeniem właśnie do tego zimowego napoju. Greg tutaj zaraz wleje nam cydr do szklanek i będziemy się relaksować przez resztę dnia, ale zanim jeszcze wleje cydr, pokroi pomarańcze w plasterki i doda właśnie po jednym plasterku pomarańczy do szklanek i wtedy cydr będzie się prezentował jeszcze lepiej w szklankach. I polecam ten napój nie tylko właśnie na te zimowe, chłodne dni, ale również na święta, bo jest przepyszny i łatwy bardzo do przygotowania. Można go również przygotować w garnku i gotować przez jedną godzinkę pod przykryciem. I jest to na pewno idealny napój na jesienno-zimowe spotkania. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o kciuku do góry, o subskrypcji i widzimy się w następnym vlogmasie. Pa, pa!